Dzień dobry, mam na imię Piotr, mam 11 lat. Kocham grać w koszykówkę i znam wiele dzieci, które również to kochają. Na początku chciałam Pana spytać, mam się do Pana zwracać? Wal z mostu, Jacek mam na imię, także śmiało możesz Jacek do mnie mówić. Jasne. Yy, to pierwsze pytanie będzie takie. jakiej drużynie obecnie kibicujesz? Oglądasz NBA? Oglądam NBA, ogólnie dużo koszówki oglądam, no bo z racji jakby tutaj i swojej kariery zawodniczej teraz... Yy... To, że jestem trenerem koszykówki, no ta koszykówka jest wszechobecna w moim w moim życiu i oglądam różnego rodzaju koszykówkę, I począwszy tutaj na ligowych parkietach polskich i europejską, i NBA również. Aczkolwiek muszę się przyznać, że NBA to dopiero zaczynam od playoffów oglądać. Na dzień dzisiejszy, jak mi ją wskazać, to kibicuję takiemu zawodnikowi, który się nazywa Stefan Kerry i on gra w Golden State Warriors. Ile lat łącznie grać w koszykówkę? Wiesz co tak zawodowo, o, to około 15 lat będzie, ale no wiadomo, że zanim zacząłem gdzieś tam grać, powiedzmy w drużynach, nazwijmy to profesjonalnych, które były e, na szczeblu ekstraklasy tej polskiej, no to do tego czasu musiałem cały szczebel szkolenia młodzieżowego przejść. Więc jakby to się tak wszystko razem e, zliczyło, no to tak pewnie zacząłem w wieku 10 lat. Skończyłem 30 parę, więc tam z 20 tam około 4-5 może, może gdzieś tam zebrał. Twój kultowy rzut za trzy punkty w meczu Śląsk Wrocław z przeciwko Anwilowi Włocławek jest czymś niebywałym. Dalej czasami nie mogę w to uwierzyć. Pewnie w kolejnych meczach wywierał, ten rzut wywierał potem na to bardzo dużą presję. Jak sobie z nią radziłeś? Wiesz co, może presje nie, ale taka łatka była na pewno gdzieś tam do mojej osoby przygnęła, można powiedzieć, przykleiła się i za mną się to ciągnie do dnia obecnego. Zobacz, ile lat już, tak jak Ci powiedziałem, gdzieś tam nie gram już kilkanaście razy zawodowo w koszykówkę, choć nie jestem z nią związany, to ludzie cały czas to wspominają. No naprawdę, no dalej, jak Ci mnie pytasz, jak do tego doszło, ja nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć tak klarownie, zero-jedynkowo, jak, jak, jak to miało miejsce, aczkolwiek wiem, że to było coś niebywałego i sobie zdaję z tym sprawę, bo to nie jest łatwa gdzieś tam Sytuacja, tak? I, I to nie jest sytuacja, którą można tak ćwiczyć na treningach i tak dalej. To jest po prostu tak, jakbym miał przyrównać, że ktoś poszedł, nie wiem, Totolotka zagrał, i może nie szóstkę, ale taką piątkę z plusem gdzieś tam trafił. Czy długo wam, jako drużynie, zajęło zgranie się, czy każdy grał na siebie? Jak, jak to wyglądało? Yy, mówisz w ogóle? Tak, w ogóle, w ogóle w ogóle, żeby mhm. gdzieś tam osiągać jakieś, rozumiem, sukcesy i gdzieś tam dochodzić do, do tytułów mistrzowskich, na przykład na pewno. No to wiesz co, to jest pewnego rodzaju proces. Przede wszystkim mecz to jest odzwierciedlenie treningu i na meczu musisz robić pewne rzeczy takie automatycznie wyćwiczone, które robisz na treningach. To jest tak samo jak, nie wiem, musisz się nauczyć w szkole, a idziesz na sprawdzian. No, prawda? To jest dla ciebie pewnego rodzaju test i tak samo taki mecz jest tam testem dla ciebie w jaki sposób tą wiedzę, umiejętności, no bo trzeba pamiętać, że trening to nie tylko powiedzmy latanie za piłką. Tylko też kwestia taka teoretyczna, różnego rodzaju analizy, oglądanie wideo przeciwników, swoich analizy meczów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To wszystko składa się w pewnego rodzaju proces i właśnie takim y, odzwierciedleniem tego procesu, czy też y, uwieńczeniem, y, takim można powiedzieć świętem, bo wiadomo, że każdy sportowiec czeka, to jest właśnie mecz, tak, żeby pójść i, i, i zagrać. I tych klocków, ileś tam musi być połączonych, żeby to wszystko fajnie wyglądało i ten proces. W którymś tam momencie tak zak, zaklika, powiedzmy, że, że właśnie te sukcesy gdzieś tam się zaczyna jako drużyna, bo koszykówka jest sportem drużynowym, zespołowym, i, i ten zespół zaczyna się wówczas pewnego rodzaju sukces. Kiedy odkryłeś swój talent do koszykówki? E, wiesz co, ja trochę jestem z takiej rodziny sportowej, bo mój tata też był koszykarzem, więc niejako byłem też wskazany na koszykówkę w tych latach, powiedzmy, kiedy ja byłem dzieckiem, czy to był. Końcówka lat powiedzmy 80., początki 90., kiedy pewne rzeczy mi się kształtowały. I właśnie wtedy, e, powiedzmy, może nie odkryłem koszykówki, ale wiedziałem, że chcę gdzieś tam ją już, powiedzmy, czynnie e, uprawiać. I, i to było tak, myślę już. Tak nie chcę powiedzieć, że jak w pieluchach byłem, ale jak tak już gdzieś tam biegałem na nogach za piłko, to już wtedy wiedziałem, że gdzieś tam koszykówka będzie częścią i ważną częścią mojego życia. Jak spędzałeś wolny czas, kiedy byłeś w moim wieku? Oj, te. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że pokolenie, generacja twoja, czy nawet ludzi starszych, takich 20 czy nawet 30 lat, bo ja tam mam, powiedzmy zaliczam się do tej klasy 40 i plus już zupełnie inaczej wyglądała niż to ma miejsce w moim właśnie wieku. Mówię tam ta generacja, to co się dzieje teraz, a ja zawsze się śmieję, że za moich czasów to taki chłopak w twoim wieku, to miał do wyboru albo granie i latanie za piłką. Czy to piłka nożna, siatkówka, koszykówka, czy ogólnie sport lub granie na gitarze, pianinie i tak dalej. Więcej tych takich pokus życiowych, co wy teraz macie, nie było. Wy macie tutaj pełną gamę, powiedzmy, do wyboru rzeczy, zainteresowań, technologia i to wszystko, co się dzieje, to, to jest w ogóle nie do porównania. Więc no mówię, ja, ja wtedy yy, wiedziałem, że będzie koszykówka moim gdzieś tam życiem dalej i stanowiło to. I stanowi dalej, widzisz, tyle lat minęło, a cały czas wokół tej koszykówki się to wszystko obraca. Czy rodzice mówili Ci, Jacek, wybierz normalną drogę zawodową, yy, jedna konturze za i po karierze? Może mówić nie mówili, ale to, co zawarłeś w tym pytaniu, na pewno gdzieś w mojej takiej karierze zawodniczej i, i zanim zostałem y, zawodowym, powiedzmy, koszykarzem, miało miejsce. Na pewno wiedziałem, że nie mogę postawić na jedną rzecz i to było takie przesłanie, które też staram się dalej moim synom wpajać, czyli na zasadzie nie możesz się na jednej rzeczy skupić, tylko szkoła i ta, ta szkoła jest bardzo ważna i nie możesz gdzieś tam, nie wiem, na szkole średniej zakończyć swoje przygody z edukacją, więc ja wiedziałem, że nawet grając i chociaż absorbuje mi to dużo czasu, wyjazdy, obozy, mecze i tak dalej, i tak dalej, to ja byłem normalnie na studiach dziennych, studiowałem na Akademii Ekonomicznej, teraz to jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, więc łączyłem jakby tutaj to i wiedziałem, że, 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 że to będzie mi gdzieś tam pomocne, bo tak jak powiedziałeś słusznie, kontuzja no to jest takie przekleństwo sportowce, taka zmora sportowca, która może doprowadzić do tego, że no w którymś momencie na pewno ta kariera, czy jest krótsza, czy może przekreślić i tak dalej. Ja miałem takie sytuacje właśnie w mojej karierze, że ona była przerwana i to tak na dosyć sporo, bo byłem dwukrotnie włączony na prawie pół roku, powiedzmy w jednym sezonie, pół roku w drugim zgranie, bo miałem poważne kontuzje. Miałem zerwane wiązadła krzyżowe w kolanie i to mnie unieruchomiło na jakiś czas. No, wróciłem do sportu, ale to już jest jakby temat na inny wątek. Jeżeli już wspomnieliśmy o Twoich synach, to czy któryś z nich odziedziczył Twój talent koszykarski? Wiesz, to tak powiem, e, może przekornie, a może nie przekornie, że chociaż mam trójkę synów, to każdy gdzieś tam idzie swoją drogą. Aczkolwiek e, mieli styczność z koszykówką, ze sportem, do tej pory Dominik, mój najmłodszy syn. Koło sportu gdzieś jest i bawi się z tym sportem. Oni są jeszcze w Twoim wieku. Bo ty jesteś w szóstej klasie, siódmej, w piątej. No to troszkę są starsi, gdzieś tam dwa lata od, od ciebie. E, więc e, poszukujesz jeszcze swojej drogi. Ja na pewno żadnej im presji nie kładę, że mają być koszkarzami i na pewno nie. Każdy gdzieś tam tą swoją drogę, bo już są na tyle świadomi, będzie wybierał za chwilę. I taką, powiedzmy, związaną ze szkołą średnią, w jakim kierunku pójść, i tak dalej. I związaną ze swoimi tutaj marzeniami, aspiracjami, hobby, tak, żeby pewne rzeczy sobie gdzieś tam rozwijać poza, poza szkołą. Czy nie chciałeś kiedyś, żeby jeden z Twoich synów kontynuował Twoją yy, koszykarską karierę? Są. Żebym chciał, tak docelowo, ale to ja mówię, ja jeszcze raz powtórzę, nie, nie chcę wywierać na nich presji, bo to nie są ambicje rodzica mają być, czy, czy jakieś takie marzenia rodzica, bo wiem, że często z takimi sytuacjami już jako trener gdzieś tam się spotykałem i widziałem takie, takie sytuacje, że dziecko może nie chciało, albo było na siłę gdzieś tam do treningu, bo rodzic bardziej chciał i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, broń Boże, bardzo myślę, rozsądnie do tego podchodzę, to jest ich wybór życiowy. I jeśli będą chcieli gdzieś tam pójść bardziej w sport, później w jakąś inną sferę, to jedyne co mi pozostaje, żebyśmy razem, ja jako tata, żona jako mama chłopaków, ich tylko wspierali, w tym i dopingowali. Czy według ciebie dzieci powinno wysyłać się szybko na zajęcia dodatkowe, żeby osiągnęły jakiś sukces, na przykład w koszykówce? Ja myślę, że nie ma, wiesz, takiej jednoznacznej recepty, bym powiedział. Związane jest to poniekąd, myślę, że z tym co powiedziałem wcześniej, żeby nie wywierać na ich presji. Też nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy wiesz, jak już jesteśmy w takiej dziedzinie jak sport, to wiem, że na przykład niektóre dyscypliny, czy konkurencje sportowe mają to do siebie, że trzeba zaczynać w bardzo w wieku takim młodym, bo, bo na przykład, nie wiem, jak ktoś trenuje taniec, taki już powiedzmy mu, nie muzyczny, tylko taniec taki już wiesz standardowy, czy jakiś taki nowoczesny, czy trenuje gimnastykę, no to tam trzeba zaczynać rzeczywiście w wieku pięciu, sześciu lat, bo jak już ma się 18 lat, to już można iść na tak zwaną emeryturę sportową, tak? A w innych sportach myślę, że, że to może troszeczkę inaczej wyglądać. Ważne, żeby każdy gdzieś tam tą swoją drogę znalazł i, i do niej dochodził przez trening, jakąś sumienną pracę, zaangażowanie. I w którymś momencie po prostu ten wybór, gdzie ma dalej iść, w którym kierunku, czy dalej temu się poświęcić, yy, w jakim stopniu, no to sam będzie podejmował tą decyzję. Wiem, że twój syn, Mateusz, wygrał piątą edycję programu The Voice of Kids. Wiem też, że wtedy odpuścił sobie treningi koszykówki. Jak się wtedy czułeś? Wiesz, co faktycznie był taki moment, yy, że przyszedł. Yy, może to nie było przed, bezpośrednio przed programem, ale kiedy chciał się poświęcić czemu, to wiedział. I myślę, że słusznie, że czasami. Yy, nie Lepiej jest nie łapać mu przysłowiowych tych więcej sruk czy srok, jak to się odmienia słusznie, za ogon, e, tylko skupić się na jednej rzeczy. I, I faktycznie były takie momenty, że on po szkole był bardzo wyeksploatowany, bo na przykład szedł na trening koszykówki, za chwilę miał zajęcia związane e, ze śpiewem, troszeczkę gdzieś tam jeszcze w chórze występował, grał na pleninie, więc tego było dosyć, dosyć dużo i, i wybrał po prostu taką drogę, powiedzmy, tą. Artystyczną. Yy, oczywiście go w tym sparłem i sam mu powiedziałem: słuchaj, jesteś zmęczony, za dużo masz na głowie, nie dajesz rady, to lepiej poświęcić się jednej rzeczy i zrobić to zdecydowanie lepiej, niż tak się rozdrobnisz na dwie rzeczy. I taki wydaje mi się, że to jest słuszne podejście, żeby no, nie robić 10 rzeczy na 20%, tylko jedną na 100%. Rozumiem. To może wróćmy trochę do przyszłości. Jaką rolę, rolę pełniłeś w swojej klasie? W mojej klasie mówisz, gdzieś tam w szkole podstawowej, tak jak ty wiesz, co? Ja myślę, że byłem gdzieś tam. Nie chcę powiedzieć, że liderem klasy czy, 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 czy przewodniczącym klasy, ale byłem zawsze gdzieś tam w takiej zwanej grupie, która sprawowała szeroko pojętą władzę w, w klasie. I gdzieś tam razem się trzymaliśmy, zawsze wspieraliśmy, tak samo robiliśmy różne rzeczy, ale to wszystko było w granicach rozsądku. Dużo było śmiechu przy tym. I moja rola właśnie chyba była taka, żeby też rozluźniać pewne rzeczy poprzez żart, poprzez jakieś takie fajne sytuacje, i, i mówię, być lojalnym, takim przyjacielskim. Budowały się wtedy fajne gdzieś tam przyjaźnie. Muszę powiedzieć, że do tej pory te przyjaźnie gdzieś tam trwają. Zaczynały się w liceum poprzez właśnie studia, i do tej pory mam taką grupkę ludzi, na które gdzieś tam mamy i kontakt i, i się wspieramy, i chodzimy na różnego rodzaju imprezy. Były śluby, rodziły się dzieci. Ostatnio byłem na 18. Moich przyjaciół, córce, córka miała właśnie, więc, więc takie są sytuacje, które gdzieś tam trwają, można powiedzieć, na wieki. To jest fajny fundament, coś, co, na czym można pewne rzeczy też budować. Okej. Okay. Y -y, jaki był Twój największy nastoletni wybryk? Oj, to mnie zastrzeliłeś. Wiesz co? <laughs> Nie wiem, czy tak mogę mówić otwarcie, bo pewnie takiego jednorazowego wybryku. Nie było. Wiesz co, ja starałem się tak robić, żeby rodzice za mnie byli, powiedzmy, nie musieli się wstydzić. Czasami byli dumni, pewnie wiem o tym, ale żeśmy tą, o tym otwarcie, powiedzmy, nie rozmawiali, ale nie starałem się tak robić, żeby się za mnie nie wstydzili. I myślę, że to jest gdzieś tam najważniejsze: być takim przyzwoitym gościem, nie zaleźć za skórę i, i mówię, i, i żeby, żeby gdzieś tam nie dawać takich. Przyzwolenia, że, że ktoś coś tobie może zarzucić albo powiedzieć, że ty jesteś tak coś źle zrobiłeś, wykonałeś i tak dalej. Raczej starałem się być taki w porządku. Jaki jesteś na co dzień? Jak, jakby. Kim jesteś? Mm, mówisz w stosunku dla, w, w, dla, dla ludzi? Wiesz, to no, staram się być takim, właśnie tak jak powiedziałem ci, żeby. Wiem, że mam czasami różne sytuacje, jestem troszkę nadpobudliwy, zbyt emocjonalny, ale to zależy od sytuacji, w jakiej się. Znajduję w takim życiu codziennym, na przykład dla synów, muszę być troszeczkę bardziej, sprowadzać dyscyplinę. Niektórzy mogą to postrzegać, że jestem zbyt surowy. Na pewne rzeczy gdzieś tam mogę nie odpuszczam, ale to jest takie działanie też, bym powiedział, z premedytacją. Ale jakby tak obierać mnie tak jak cebulę, i dochodzić do sedna, to wydaje mi się, że ważne jest, żeby na końcu gdzieś tam ludzie cię postrzegali jako fajnego takiego gościa, z którym można porozmawiać, pośmiać się. E, który jest sympatyczny, z którym nawiązuje się jakąś tam nic e, od razu porozumienia, a nie taki gburowaty, wiesz, który, z którym nie można porozmawiać, z którym takie pierwsze wrażenie sprawia, że jesteś antypatyczny i tak dalej. Jeżeli rozmawialiśmy na temat tych tematów, to może teraz przejdziemy do innej ligi. Jaka była twoja największa porażka? Wiesz co, nie wiem, no tych porażek to pewnie takich miałem trochę sportowych, bo życiowych to, to tam może ktoś może powiedzieć, że to była porażka sportowych, no to gdzieś tam były takie rzeczy, które związane były ze sportem, że, że wiesz, no przede wszystkim, kariera była moja na tyle długa, że też już byłem później na tyle doświadczoną osobą, która z tych porażek potrafiła wyciągnąć wnioski, to myślę, że jest największe, no bo porażka, no to patrzymy tak zero-jedynkowo, no ktoś wygra mecz, ktoś przegra mecz, prawda? Ale na przykład ja nie lubiłem przegrywać, nawet jak gram do tej pory z chłopakami to im delny gdzieś tam w cokolwiek to jakieś tam taryfy ulgowej to oni nie mają. No bo też trzeba ich uczyć, że, że, że w życiu nie tylko wszystko jest podane na, na tacy, tylko na pewne rzeczy trzeba sobie i zasłużyć. I czasami są też zwycięstwa, fajne chwile, a czasami są też porażki i zwycięstwa krzepią, porażki uczą i z jednego, z drugiego trzeba gdzieś wyciągać wnioski. No, i to ma być jakieś tak doświadczenie życiowe, tak? tak? I w ten sposób do tego podchodzę, właśnie. Jeżeli mówiliśmy już o porażce, to jaki jest Twój największy sukces? Chodzi o sportowy. No to mogę powiedzieć na pewno, że, że to, że zdobywałem parokrotnie Mistrzostwa Polski, że zagrałem w reprezentacji Polski w, w, od wielu gdzieś tam kategorii, czy młodzieżowych, czy później już seniorskich, że mogłem, wiesz, zaśpiewać hmm, Mazurek Dąbrowskiego, były metry reprezentacji, To są takie fajne sytuacje. Oczywiście. Nie zdobyłem, czy nie osiągnąłem zbyt wiele na takiej, powiedzmy, europejskiej koczkówce, ale jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. Przede wszystkim. Poznałem fajnych ludzi i to jest fajny taki sukces związany z tym, że w tym sporcie byłem, no, zwiedziłem parę fajnych krajów, zwiedziłem naprawdę mnóstwo poprzez to, że się jeździło i w europejskich pucharach czy z reprezentacją, więc, więc to są takie fajne. Bym powiedział plusy dodatnie w tym wszystkim, i to są fajne takie rzeczy. I wiem, że w tym czasie, gdzie, gdzie ten świat wygląda trochę inaczej teraz, a inaczej wtedy, kiedy ja grałem, a miało to miejsce 20-20 par lat temu, no to na takie rzeczy no, nie wszyscy mogli sobie pozwolić to, co jest teraz, a co było kiedyś. Okej. Okay. Jeżeli mówiliśmy już o porażkach i sukcesach, to jak sobie radzić z przegraną? No, wiesz co, przegrana to jest właśnie ten, ten problem, to, to tylko chyba takie lata doświadczeń ci pomogą w tej, w tej, taka twoja wewnętrzna intuicja, taki instynkt, który do ciebie mówi. Na początku na pewno to były bezsenne, i nieprzespane noce i analizowanie, właśnie iluś tam rzeczy, po to, żeby do pewnych rzeczy nie doprowadzać w przyszłości. Tylko mówię, no, to, to już ta, jak ja, wiesz, jak ja byłem chłopakiem 18-19-letnim i tych porażek gdzieś tam człowiek miał trochę. No to inaczej to przeżywało, inaczej jak tam już byłem gdzieś tam, bo było ich raz, że mała, dwa, że no tak, mało w sensie takim ilościowym, że dopiero to była pierwsza, druga, tam piąta porażka, ale jak to już było, nie wiem, 30, 40, 50 i miałeś trzydzieści parę lat, to już zupełnie ten kręgosłup twój taki, może niemoralny, ale doświadczeniowy, taki zupełnie inaczej do tego i to wszystko gdzieś. No to mówię, to jest wszystko w krew wchodzi, inaczej do tego tematu się wtedy podchodzi. Co ci dała twoja wieloletnia kariera? No wiesz co, to tak jak powiedziałem, nawiążę do, tego, do tej odpowiedzi, która miała miejsce przed chwilą. No, no troszeczkę to, że byłem rozpoznawalny jako nie ja tylko, ale jako drużyna. ja przez pryzmat sukcesu drużyny byłem rozpoznawalny. No nie było wtedy też mediów społecznościowych, internet dopiero gdzieś tam się rozwija i tak dalej. Więc tutaj duża była rzesza fanów którzy za nami gdzieś tam jeździli, były podpisy autografy, jakieś tam archiwa do podpisywania ze zdjęciami z wydrukowanych gazet, i tak dalej, i tak dalej. No to, że, że tak jak powtórzę jeszcze raz, troszeczkę można było poznać wielu ludzi, można było. Taki język angielski był takim językiem, wiadomo, jak przyjeżdżali zawodnicy, którzy wywodzili się z wielu nacji krajów, jeden był na przykład z Serbii, drugi z Litwy, dwóch był Amerykanów i tak dalej, wszyscy z tym angielskim się posługiwaliśmy też można było się gdzieś tam e, cały czas być w takim obiegu, jeśli chodzi o język i zobaczyć fajnych miejsc no, to, to, to właśnie to jest to fajne doświadczenie, które się przeżywało a jeszcze jak przy tym były zwycięstwa i te zwycięstwa powodowały, że się dzieliło to z osobami, które były dla Ciebie ważne no to tym bardziej e, no to w środku jest i zostaje Ci na lata w Twoich wspomnieniach i nikt Ci tego nigdy nie zabierze Okej, okay, rozumiem. Komu teraz powiedziałbyś dziękuję za to, że tu jesteś tu, gdzie jesteś? Wiesz co, no chyba tu nic odkrywczego nie, nie powiem, ale pewnie na początku no to mama i tata, rodzice, tak? Którzy gdzieś tam, ich jest rola taka, żeby cię ukierunkować, wspierać, dawać takie możliwości, a nie inne, żeby gdzieś tam pewne rzeczy osiągnąć. I naprawdę, no to, 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 to mówię, to najbliższe tu zawsze są osoby i Później, wiadomo, jak już później już byłem taki bardziej dorosły, wyprowadziłem się z domu, no to moja żona, później urodziły się chłopaki. No to jest taka, powiedzmy, rodzina, na fundament, na której można wiele rzeczy budować i, i coś, co jest nierozerwalnego. Okej. Okay. A był dla Ciebie jakiś szczególny trailer, taki szczególnie ważny? Yy, no pewnie tak, wielu było. No mówię, też po tej, na tej drodze... Yy, Zawodowego sportowca, trzeba pamiętać, że trzeba trafić na odpowiednie osoby, no bo one cię w jakiś sposób i kształtują, i ukierunkowują, i uczą cię rzemiosła. W moim przypadku było to rzemiosło koszykarskie, jakbyś trafił na trenerów, powiedzmy, czy osoby, które ci tej drogi nie wytyczą, czy cię nie nauczą pewnych rzeczy i umiejętności ci, czy kompetencji ci nie pokażą, wskażą w jakiś sposób reagować a miałbyś trenerów takich przeciętnych, czy, czy nijakich, no to byś pewnie, pewnie pewnych rzeczy nie, nie osiągnął, nie widział, nie zdobył i tak dalej i tak dalej, więc pewnie każdemu trzeba podziękować na tej drodze, no bo to na początku to był to mój tata, mmm, który w wieku takim kilkunastolatka pewne rzeczy mi kształtował, później jak już wyszedłem spod jego ręki, wszedłem już w takie powiedzmy bardziej usystematyzowane grupy, gdzie byli inni trenerzy i koszykówka już później była zawodowa i miałem trenerów nie tylko z Polski, ale miałem trenera i ze Słowenii, i trenera z Izraela, i z Białorusi i tak dalej. No to każdy gdzieś tam swoją tą cegielkę do mojej kariery zawodniczej na pewno dołoży. Okej. Okay. To na koniec możemy zrobić, sobie zrobić krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. Mhm. Mm możemy, możemy zacząć. Naj najlepszy koszykarz ever? Michael Jordan. Okej. Okay. Michael Jordan czy Kobe Bryant? No, wiesz co, Michael... Michael Jordan, ale Kobiego też bardzo cenię, i jeszcze po jego, po jego śmierci to naprawdę też, też bardzo taka postać, która. Była, ale jak mam oceniać to, Michael Jordan? Okay. A Michael Jordan czy LeBron James? Też Michael Jordan. Zawsze Może pytać o Michael, czy kto zawsze ci odpowie, Michael Jordan? Wysoki wzrost, wysoki wzrost czy dobre umiejętności? Dobre umiejętności. Okej. Okay. Keb kebab czy pizza? Pizza. Motywacja z zewnątrz czy z wewnątrz? Motywacja z zewnątrz, która się przerodzić ma na to, żeby wyszło coś z zewnątrz. Czyli ktoś musi taki impuls sobie zaszczepić poprzez po, jakieś tam działania, żeby właśnie ten, się bardziej zmotywować od środka. Z nami jest Uniwersytet Wrocławski mhm. i nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy. Więc jaka jest Twoja największa moc? Wiesz, co taką moją mocą jest chyba takie, bym powiedział, takie dwie rzeczy bym wskazał. Pierwsze, moją mocą to jest to rodzina, i taki fundament, że wiem, że co by się nie działo, zawsze gdzieś tam razem się trzymamy i, i, i dużo rzeczy, nawet takich problematycznych, czy, czy kiedy jesteś w jakiejś tam kłopocie, w, w sytuacji niezafajnej, to razem można wszystkie te rzeczy razem przezwyciężyć. A dwa, taka, druga to taka moja moc, to myślę, że takim jestem y, człowiekiem, który potrafi rozwiązywać problemy różnego rodzaju, tak mi się wydaje. Więc, więc, a nie wszyscy to potrafią, a trzeba poszukiwać rozwiązań po prostu pewnych sytuacji, a nie zostawiać wszystkiego od tak i liczyć, że na coś się samo rozwiąże, bo tak nie jest w Okej, okay. to dziękuję bardzo za wizytę i do widzenia. Trzymaj się, do widzenia.